Tak, to jest latarka. Latarka warta około 120-150 zł. Zależy gdzie, firmy. Vioxx. Nie ma tutaj się mega specjalnie z czym chwalić, bo nie jest to latarka za 1000 zł czy za 500 zł markowa. Jest to, nie ma co ukrywać, że jest to chińska podróba. No ale przypomnijmy sobie, jak świeciły latarki 30 lat temu, a jak świecą latarki teraz. Także jak ktoś się chce w ten sposób porównywać, to może można śmiało uznać, że to jest dobra latarka, bo ja tak naprawdę zawsze kupowałem latarki z targowiska za 10-20 zł i tam po prostu był promień światła, który oświetlał tak troszkę okolice, a to naprawdę świeci dość mocno, jak na 150 zł, to nawet nie chcę wiedzieć, jakby świeciły latarki za 900 zł, aczkolwiek czasami jest tak, że płaci się tylko za markę, a działa tak samo. Pokażę tutaj, jak świeci latarka. Gorsze światło na chwilę. Zatem jeszcze z małego pokoju świeci trochę. No świeci dość mocno. Szkoda, że nie mam jakiejś innej latarki, to bym porównał, jak świecą latarki za 20 zł, to jest dosłownie 5% tego, 5% z tego mocy. Także ktoś, kto twierdzi, że nie jest to dobra latarka, że słabo świeci, że jest to chińska podróba, to myli się, bo naprawdę się latarka świeci dobrze. Proszę, no na cały blok świeci. Trochę mgła jest na dworze. Proszę. To jest słaba latarka. Cały blok oświetla. Nawet więcej. A więc to nie jest słaba latarka. Jest to latarka, która ma swoją moc. I myślę, że ktoś, kto nie ma zbyt dużo pieniędzy i chce mieć dobrą latarkę, która mocno świeci, to jest dobra latarka. W środku są dwie baterie. W zasadzie to są mini takie ogniwa akumulatorowe, które się ładuje. Latarka. Tutaj jest procent naładowania. Latarka niestety nie jest jakiegoś długotrwałego użytku i tak naprawdę starcza na tylko trochę takiego ciągłego świecenia. No ale do mocy, że tak powiem, do efektu jest potrzebna energia, prawda? Także jest to latarka tak na trochę, żeby poświecić i nie będzie świecić godzinami bez ładowania, ale w każdej chwili możemy ją poładować, dopóki ogniwa się całkowicie nie wyczerpią. I tak, żeby od czasu do czasu poświecić, to jest ok. Jest mocna, jest dobra, to zupełnie nie żałuję tego zakupu. Kiedyś kupię latarkę troszkę droższą, za 500 zł, może za 600 i z ciekawości porównam, czy ta latarka za 600 zł rzekomo dużo lepsza, czy faktycznie jest lepsza od tej, bo jakoś mi się nie wydaje, szczerze powiedziawszy.